Witam, witam serdecznie. Postanowiłem wrócić do pytania o rakietę, tylko jest jeden problem. Ja nie wiem, czy ja wam coś mądrego powiem. I mówię tak całkiem poważnie, bo ktokolwiek by o tym zajściu coś mówił, to nie mówi nic mądrego, zaczynając już od ministra obrony narodowej, czy też panów generałów. I właśnie, może zacznijmy od nich. Czego dowiadujemy się z mediów, od panów, którzy no w teorii w każdym razie powinni wiedzieć jak najwięcej. W tej chwili najbardziej wariantem, który ja rekomenduję z punktu widzenia wojskowego, jest wariant opuszczenia rakiety, opuszczenia obiektu terytorium przestrzeni powietrznej Polski. Dziękuję bardzo. Czy ona wleciała i wyleciała? W tej chwili najbardziej wariantem, który ja rekomenduję z punktu widzenia wojskowego, jest wariant opuszczenia rakiety, opuszczenia obiektu terytorium przestrzeni powietrznej Polski. Dziękuję bardzo. Wytłumaczcie panowie. To panowie generałowie pewnie to może ja rozpocznę jeszcze raz. Oczywiście rakieta przekroczyła terytorium Polski. Powiem więcej, skierowaliśmy siły, samoloty, które miały ją przechwycić i w razie potrzeby zestrzelić. Ale zarówno jej czas przebywania na terenie Polski, sposób w jaki manewrowała, jakby uniemożliwiły wykonanie po prostu tego manewru. Dlatego rakieta zdążyła opuścić terytorium Polski. Stark. You know that's a one-way trip. Jak długo mogła być na terenie... To już o szczegóły też proszę dowódcę operacyjnego. Jak długo mogła być ta rakieta rosyjska na polskim niebie? Jak daleko mogła przekroczyć polską granicę? Rakieta, obiekt, który przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej, przebywał około niecałe 3 minuty na terytorium Polski i opuścił przestrzeń powietrzną po tych 3 minutach. Rakieta, obiekt, który przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej, przebywał około niecałe 3 minuty na terytorium Polski i opuścił przestrzeń powietrzną po tych 3 minutach. Daleko od granicy? Około 40 kilometrów, około 40 kilometrów mamy naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast tak jak powiedział pan premier, tak jak powiedział pan generał, rakieta była na całym torze lotu była śledzona w związku z wykonywanymi przez nią manewrami, o których państwo pytacie. Ona opuszczała przestrzeń powietrzną Polski, w związku z tym ja jako dowódca operacyjny nie podjąłem żadnej decyzji w stosunku do tego obiektu. We have these to hold down the sound, sir. Oh, good. Thanks. Więc ja... Więc... Przepraszam. Więc ja się spróbuję jakoś do tego wszystkiego dopasować. Co wiemy? Otóż wiemy, że była to rakieta rosyjska. Poprzednio też wiedzieliśmy nad przewodowym, że było to rosyjska, okazało się, że przeciwlotnicza ukraińska i inne takie rzeczy, ale zostawmy już przewodów. Wiemy, że była to rosyjska rakieta, na pewno. Wiemy, że leciała, że była około 3 minut, jak to powiedział właśnie, że najbardziej. Wiemy również, że, jak zacytuję, najbardziej wariantem, który ja rekomenduję, właśnie jak pan oficer powiedział, no to jest właśnie wariant, że wleciała i wyleciała, bo ona miała tylko wejść i wyjść. No to już sobie tak trochę jaja robię, miała wejść i wyjść, no w sumie na to by wyszło. Więc tak było i była śledzona cały czas, prawda? Przez cały czas była śledzona i samoloty były za nią wysłane. Tylko tu się kupy ani dupy nie trzyma, bo tak, no bo tych informacji jest tak naprawdę bardzo dużo. Postaram się jakoś to sklecić do kupy. Więc tak, przekroczyła teren naszego kraju, tak, i to było 20-40 kilometrów, no nie wiadomo tak naprawdę. Oj, przepraszam, jakieś małe usterki tutaj. 20-40 kilometrów, to nie wiem, no 20 czy 40 kilometrów, no ludzie drodzy, ja rozumiem, kilometr, dwa na takim poziomie wiedzy i w ogóle no, dowódca operacyjny, tak, minister obrony narodowej za plecami, to jest bardzo ważne, 20-40 kilometrów to jest bardzo ważne, ale
co mi tutaj jeszcze nie pasuje, co myśmy się dowiedzieli jako społeczeństwo, więc samoloty zostały wysłane, ale tak manewrowała, że zdążyła opuścić. No ale przecież wcześniej było też mówione, że sygnał zniknął nad terytorium Polski. Przecież nie po to ludzie jej szukali do 30. 500 chłopa, 500 ludzi szukało tej rakiety na terytorium Polski w różnych rejonach. A czego szukali? No właśnie części rakiet, które mogła gdzieś zgubić. No to też był hit, który był ogłaszany przez, no puszczony oczywiście z MON-u, ale właśnie tak serwowany nam przez media. Kto to z nas zrobi idioty? Czy ci panowie w ogóle cokolwiek wiedzą? I w ogóle skąd tu wiadomo, że to była rosyjska? Skąd wiadomo? No, teraz nie chcę tutaj też błaznować, chociaż chyba nie idzie akurat w tym temacie, ale jeśli chodzi o typ ten rakiety, to ona w najlepszym wypadku ma zasięg 600 kilometrów, a z miejsca, jak nieraz niezależne media podają, pokazują wykresy, to chyba najbliższe miejsce, żeby ona dotarła do terytorium Polski, do tego momentu, gdzie ją ostatnio widziano, to jest jakieś 700, a gdzie jeszcze manewry i powrót z powrotem, nic tu się ani kupy, ani dupy nie trzyma. Zresztą, co tu dużo mówić, to co zobaczyliście, widzieliście to, kochani, przecież to się samo komentuje. Ja nie wiem, czy panów oficerów, czy tam pana jednego, czy drugiego trema zjadła? Nie mam, czy po prostu nie umiecie kłamać z braku wiedzy, no bo tej wiedzy ewidentnie tam nie było. Już nie wspomnę zbliżenia i miny ministra obrony narodowej Tygryska, prawda? Ale powiem wam, bo o tym też wspomnieć muszę, kto jest największym hipokrytą w tej całej historii. Otóż były minister obrony narodowej Błaszczak. Ten to jest najlepszy. Tweety, zmowa milczenia. Ja już pomijam, że ci panowie nic nie wiedzą, że naprawdę, że Błaszczak ma troszeczkę racji, że zmowa milczenia, że nie chcą informować społeczeństwa. No nie chcą, panie Błaszczak, nie chcą, bo oni nic nie wiedzą. Taka jest prawda. Ale mimo tej całej prawdy, to akurat jeżeli chodzi o byłego ministra obrony narodowej, to jest on ostatnią, powtarzam, ostatnią osobą, która powinna coś mówić, powinna o coś pytać, a przede wszystkim zarzucać komukolwiek jakieś ukrywanie informacji, mataczenia, jak zwał, tak zwał, bo sam żeś chłopie nic nie wiedział, balony nam wlatywały, rakiety nam wlatywało, ktoś na kuniu wpadł na rakietę, która leżała tam kilka miesięcy, 4, 5 czy pół roku, ja już nie wiem, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak długo ona tam leżała. Przewodowie też nie wiadomo, nic nie wiadomo. Sam każesz ludziom milczeć, wszystko było wiadomo w naszych wojskach, w wojskach sojuszniczych, sygnał poszedł, a ty żeś chłopie, człowieku, generała oskarżał, dowódcę wojsk operacyjnych, całą winę, ja nie wiem, ja nic nie wiedziałem. Tak, panie majster, były panie majster. Jesteś pan ostatnią osobą, która tym oficerom, mimo że nic nie wiedzą, mimo że palą głupa strasznie, mimo że wstyd pójdzie na cały świat, to jesteś ostatnią osobą, który powinien im coś wypominać. Taka jest prawda. No a co do tych panów, no panowie, te konferencje, no wstyd nam przynosicie po prostu. Wstyd nam przynosicie. Na razie. Pierwsze poważne jakieś sprawy tutaj dla jednego oficera, dla drugiego oficera i kurde, no kiepściutko to wygląda. A tutaj nasz Tygrys, minister obrony narodowej, panie, no nie masz pan tej gentengej miny. No więc, kochani, co ja wam teraz mogę dodać tutaj? Co ja wam mogę powiedzieć na ten temat? Myślę, że jeszcze długo się nie dowiemy. Ja się tylko boję jedno. Czy czasami nie wymyślą nam zaraz jakichś sztucznych ataków i takich innych rzeczy, prowokacji, jak na razie chyba nieudolnych, nie wiem jak to nazwać, naprawdę, myślę, że jeszcze długo, bardzo długo, niczego się nie dowiemy, a jeśli się czegoś dowiemy, to jeszcze to będzie bardziej śmieszne niż ta wypowiedź u tych panów, którą właśnie widzieliście.
szczerze mówiąc, patrząc na tych panów, to wy jak ta rakieta, chyba mam wrażenie, że też mieliście tylko wejść i wyjść. I sygnał po was zaginie. Jak tak dalej pójdzie, to być może bardzo szybko tak będzie. Tak naprawdę to nic, tylko obserwować informacje. Teraz powiem coś tak na koniec, tak coś poważnego. Takie. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi właśnie o te rakiety i różnego rodzaju incydenty, to zawsze dzieje się coś, jak Ukraina właśnie ma, jest ze strony Stanów Zjednoczonych, czy ze strony NATO, czy ze strony Polaków, jest po prostu Polski, jest to po prostu deklarowane, że no to wsparcie dla Ukrainy się kończy. Wtedy dzieje się coś, nagle leci jakaś rakieta czy coś takiego i no cóż, i Ukraińcy wszem i wobec opowiadają, że przypominają nam, to my jesteśmy tutaj rycerzami całej Europy, to my bronimy Europę przed Rosjanami, nie zapominajcie o tym. I wtedy co? I znowu płyną dostawy do Ukrainy właśnie. No i cóż. I na jakiś czas jest święty spokój. Moje przemyślenie jest takie, że jak znowu się coś będzie działo i słyszycie w telewizji, że znowu Stany Zjednoczone czy ktokolwiek wspierający Ukrainę będzie mówił, że tutaj już się kończy jakieś wsparcie, to patrzcie dokładnie w wiadomości, bo być może znowu zabłąka się jakaś rakieta. A to już przestaje być śmieszne. Pozdrawiam serdecznie. Przykro mi, że nic nie wniosłem do waszych wiadomości, nie rozwiałem waszych wątpliwości, ale tutaj, jak widać, nikt nie jest w stanie nic mądrego powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.